Nie wiem, czy będzie krótko, ale zdecydowanie krócej niż wczoraj. Pewnie kilkanaście minut. Zacznę od rzeczy, które są interesujące dla wszystkich, otóż znaczy dla Polaków akurat teraz może najprzede wszystkim. Minister Ziobro komentuje decyzję Komisji Europejskiej. Przypominam, że Komisja Europejska wczoraj bodajże zadecydowała o tym, że Polska ma płacić... Kary za niedostosowanie się do decyzji Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bodajże, tak to się chyba nazywa, co jest jakąś tam też nowo, nową mową, bo ze sprawiedliwością to nie ma nic wspólnego, to jest polityka. I powiedzieli, że te kary mają być bardzo dotkliwe. Że poprzednie kary, które były, które były wymierzone w Polsce, pa, przypominam, za, za to, że chcieliśmy wycinać chore drzewa w Puszczy Białowieskiej i teraz mamy tą Puszczę Białowieską no, mocno zniszczoną. Te kary wynosiły bodajże słuchajcie, 100 tysięcy euro za dzień, i tym razem później Czesi zawnioskowali. Do Trybunału o zamknięcie kopalni w Turowie i żądając 5 milionów euro za dzień niezamknięcia kopalni. I teraz jakiś lewacki gnój. Komisarz do spraw sprawiedliwości, tak zwanej Sprawiedliwości, Dier Reinders, no Niemiec zapewne, mówi o wyższych karach. No. Tak naprawdę to im wyższe, tym lepiej, bo może rzeczywiście w końcu do ludzi dotrze, że powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej już dość dawno temu. I minister Ziobro komentuje to, że to jest nic innego, tylko prawna wojna hybrydowa, i ja tu się z nim zdecydowanie zgadzam. Chociaż, jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem rządów Prawa i Sprawiedliwości od co najmniej czerwca, od czerwca ubiegłego roku, tak już zdecydowanie, a po wyborach prezydenckich to już po prostu tak na 200%. Natomiast nie należy do tych opozycjonistów wobec władzy w tej chwili nam urzędującej którzy są w stanie sprzymierzyć się z, wszystkim, tak, z wszystkimi, także z wrogami Polski, Rosją i Niemcami przeciwko swojemu rządowi. Nie, nie jestem z tego rządu zadowolony. Chciałbym żeby, chciałbym, żeby zdecydowanie wyleciał i chciałbym, żeby do władzy doszła prawdziwa prawica konserwatywna, patriotyczna, a przynajmniej, żeby miała bardzo dużo do powiedzenia. Może kiedyś tak jak, tak jak kiedyś pamiętam PSL, który był zawsze partią niedużą, ale dużo ugrywał przez to, że był potrzebny do zawierania koalicji. Jeżeli prawicy takiej prawdziwej uda się na przykład dogadać z tym, kto wygra wybory w ten sposób, że będą realizowali prawicowe postulaty, to to będzie już pierwszy etap na drodze do osiągnięcia pełnego y, sukcesu. Mam nadzieję, że to nastąpi. Hmm. Dalej z spo, Poletka Polskiego, e, minister chorób wszelakich, czyli mój imiennik Adam Niedzielski powiedział, że y, no będziemy musieli się zmierzyć z czwartą falą i zwiększeniem liczby zakażeń. We wrześniu, październiku szczepienia będą bezpłatne, później trzeba będzie płacić, a później doprowadzi, spróbuj, do, mają doprowadzić do tego, że będą refundowane. Ja uważam, że to jest po prostu straszak w tej chwili, tylko po to, żeby ludzie nagle zaczęli się szczepić. Pewnie i zostało ileś tam milionów szczepionek, które mogą się przeterminować, i dlatego chcą dużego przyspieszenia, za które oczywiście oni będą musieli zapłacić. Znaczy nie oni, bo przedmień Niedzielski ze swojej pensji nie zapłaci. Na 100%, no nawet podatku nie płacą, że ministrowie nie płacą, prawda? Posłowie nie płacą podatków. Są zwolnieni. Więc znaczy nie wiem czy ministrowie, ale posłowie na pewno. Podobnie jak sędziowie, prokuratorzy i tak dalej. Nie płacą ZUS-ów, nie płacą podatków. Państwo w państwie. I yy, no zobaczymy, zobaczymy co oni będą robili. No może tak jak w, w, na Węgrzech był przypadek teraz, że jakiś nauczyciel powiedział, kazał niezaszczepionym uczniom siedzieć w tylni w, 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 z tyłu, tak żeby jak najdalej od niego, a zaszczepionemu obiecywał lepsze e, stopnie. No cóż, najgłupsza grupa i najbardziej windykacyjna zawodowa to lekarze, ale zaraz e, po nich nauczyciele na podium. I tutaj e, też artykuł do rzeczy pana Jana Pospieszalskiego, który mówi o cenzurze w służbie zdrowia. I on słusznie podkreśla, że pan Jan Pospieszalski, że mówiono nam, że mamy wojnę, stan wojny z pandemią, a skoro wojna, to łatwo można usprawiedliwić wszystkie tak naprawdę działania. Ukrywanie powikłań po szczepieniach, cenzurę, niedostępność leków, które naprawdę działają przeciw Objawom COVID-19. I tutaj on odniósł się do wypowiedzi kurskiego Jacka dla portalu wirtualnemedia.pl o, o tym, dlaczego usunięto warto rozmawiać z telewizji Polskiej. No, dlaczego? Dlatego, że rząd toczy walkę z pandemią i nie można sobie pozwolić na dywersję. No, niestety, niestety, Kurski jest lewackim urawniłowcem, zniszczył Telewizję Polską. Ja nie oglądam Telewizji Polskiej, ale z tych głosów, które mnie dochodzą, no, powiem tak, jak PiS przejmował władzę, to ja miałem nadzieję, że jednym z efektów będzie to, że będę mógł znowuż oglądać telewizję po tym, jak przestałem ją oglądać w 2007 roku. Nie wiem, czy bym przestał, czy bym zaczął znowu, czy bym nie zaczął. No, gdyby w Telewizji Polskiej powstało coś na kształt, nie wiem, Teatru Telewizji Polskiej, czy Kabaretu Starszych Panów, no, broń, barzy, broń Boże, Kabareciku Olgi Lipińskiej, ale Kabaretu Starszych Panów na przykład, to może Kobra, to może bym wrócił do tego. No, niestety, podobno gwiazdą numer jeden jest Zenek Martyniuk, który być może jest bardzo fajnym facetem prywatnie, ale no, Sorry, disco polo nie jest moim ulubionym gatunkiem muzycznym, a telewizja polska, publiczna, która podobno jest publiczna i która jest dofinansowywana, powinna kształtować gusty odbiorców, a nie ulegać im całkowicie. Niestety. I tak jak teraz, z perspektywy wielu lat, muszę stwierdzić z przykrością, że poziom oświaty za czasów komuny był zdecydowanie wyższy niż jest w tej chwili edukacji w ogóle. Tak samo poziom programów telewizyjnych w komunistycznej, zniewolonej telewizji też był lepszy niż jest w tej chwili. No, cóż, mimo tego, że rządy są podobno prawicowe, to w tak zwanej prawicy rządzą ludzie wykształceni przez marksistowską kadrę, Pedagogiczną i to tak jak te zielone pomidory, prawda? Wydaje się, że są zielone, a tak naprawdę, jak je schowamy do szuflady, to wyjmiemy po jakimś czasie czerwone. I PIS jest właśnie taką partią, niestety, w większością, oczywiście nie, nie wszyscy, ale znaczna część. Wydaje się, że najwięcej sensownych ludzi jeszcze jest w Solidarnej Polsce. Ministra Ziobry a reszta to niestety w ślad za prezesem Kaczyńskim. Z wierzchu zielone, w środku czerwone. I informacja taka, o tutaj jeszcze rzecznik, rzecznik y, rządu, Piotr Müller, Müller, y, Mówi, że nie możemy się dostosowywać do, nie powinniśmy się dostosowywać do orzeczeń Komisji Europejskiej, które idą w poprzek polskiemu systemowi y, prawnemu. Ale zdaje się, że rury im zaczynają mięknąć, bo mówią, że nie dostali jeszcze finalnego wniosku, do którego mogliby się ustosunkować. Planują pewne zmiany w tej ustawie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I y, ostatnia, chyba, informacja z Polski akurat dobra, że miliarderzy, czyli Zygmunt Solorz i Michał Sołowow budują elektrownię atomową. Budują w elektrowni, w elektrowni Pątnów Adamów Konin, która jest własnością Solorza. Mają powstać małe reaktory atomowe w technologii SMR i podpisano w sierpniu umowę, pod koniec sierpnia w ma budować to firma Hitachi nadzorować ma i projektować amerykańska amerykańska firma pierwszy reaktor ma powstać do 2030 roku od 4 do 6 reaktorów każdy z nich ma mieć moc około 300 MW to jest akurat dobra informacja bo energetyka jądrowa jest najs najsensowniejszym w tej chwili mm, źródłem uzyskiwania energii, energii elektrycznej no, przykre jest tylko to, że hmm, większość z tych hmm, firm Solorza i Sołowowa to są też to są firmy zarejestrowane poza Polską i rozumiem, że tam się będą także rozliczały hmm, podatkowo. Dopóki polski rząd nie zmądrzeje, to tak będzie hmm, którykolwiek. Nie wiem, do tej pory wszystkie działały dokładnie tak samo wbrew interesowi. Polskiemu, czyli temu uczciwemu przedsiębiorcy średniemu, który po prostu no, w obawie przed kontrolami, przed tym wszystkim ledwie wiąże koniec z końcem, ale jakoś tam przedziera się przez te niekorzystne zapory urzędowe, obostrzenia, systemy podatkowe. A ci wielcy, naprawdę wielcy, nie płacą podatków w Polsce. Wolą zapłacić trochę więcej księgowym i prawnikom, żeby nie płacić państwu. No ale skoro kolejne rządy pozwalają na to, to tak się dzieje. Oczywiście, ja nie jestem zwolennikiem, żeby była jasność. Jestem zwolennikiem energii jądrowej, natomiast nie jestem zwolennikiem zamykania kopalń. Absolutnie. Dlaczego? No, uważam po prostu, że węgiel jest zbyt drogocennym surowcem, żeby marnować go na spalanie. Można go wykorzystać w przemyśle chemicznym. Jak nie teraz, to za lat kilka, kilkanaście. Kopalnie Elektro... kopalni nie powinny się zamykać, nawet jeżeli się zmniejszy wydobycie, to ruch powinien być utrzymany, według mnie oczywiście. A do czasu, kiedy nie opatentujemy, nie nie wprowadzimy nowych technologii pozwalających taniej wydobywać węgiela. Już wiem, że takie są, czy energię z węgla na przykład pod ziemią, ale najlepiej byłoby ten węgiel zużytkować w przemyśle chemicznym, bo tam on jest zdecydowanie, zdecydowanie droższy. I moi drodzy, przejdziemy teraz do... Przejdę teraz znaczy się do e, informacji zagranicznych. W zasadzie wszystkie będą, chyba prawie wszystkie, ze Stanów, więc trzeba złożyć Mega America Great Again Trochę nierówno, no jakoś tam, ale okej okay. No więc, najpierw mem Na memie widzimy sznur samochodów posuwających się chyba 3 czy 4 pasmówką A nad nim na takich, takich wielkich, wielkiej tablicy ogłoszeniowej takiej, wiecie jak są takie na autostradach tablice które tam informują o niebezpieczeństwie jest informacja, że Bursztynowy alarm. Poszukiwany biały mężczyzna, 78 lat, błąkający się po y, stolicy, po DC, y, myślący, że uważa, i uważający się za prezydenta. Y, lepiej złap, a pod spodem komentarz do tego mema: lepiej złapcie go szybko, y, ponieważ on naprawdę wszystko chrzani. No, tu akurat nie. Stany tylko Australia. Premier Wiktorii, dużej prowincji Daniel Andrews uważa, że należy odciąć tych, którzy nie chcą się szczepić, skoro nie chcą się szczepić dla dobra ogółu, to powinni mieć ograniczone prawa człowieka. No, ciekawa, ciekawa informacja, zważywszy, że kompletnie nielogiczna, dlatego, że Mamy w pełni udokumentowane to, że zaszczepieni wcale nie chorują mniej, a roznoszą, wszystko na to wskazuje, częściej chorobę niż niezaszczepieni, więc tak naprawdę oni powinni być objęci restrykcjami, a nie ci, którzy nie chcą się szczepić. No, słuchajcie, dobre jest to, że na całym świecie mm, duże protesty. We Francji chyba w zeszłym tygodniu, w ten weekend chyba 160 tysięcy protestowało. W Brazylii bardzo duże e, protesty antyszczepionkowe. Anty, mm, e, no, taki widziałem też ciekawy wiec w Kanadzie. Trudeau, który e, 20, 20 września mają być wybory w Kanadzie. E, wydawało się, że bułka z masłem przejdzie na pewno dzięki też manipulacjom, bo tam jest tak, że. No, Kanada ma taką specyfikę, że nawet jak 90% terytorium zagłosuje inaczej, a 2-3 największe miasta za lewakiem Trudeau, to ma olbrzymią szansę, żeby wygrać. No, w dalszym ciągu ma taką szansę, ale temperatura na wiecach jest bardzo gorąca. No, on jest takim przykładem. Typowego polityka, to jest tak, się, kiedyś się mówiło o, o takich miedziane czoło albo spiżowe czoło, prawda, że pluje się na niego, wręcz obsikuje letnim porannym moczem, a on po prostu nawet się nie skrzywi i dalej przylepiony uśmiech. Co prawda, tutaj tego uśmiechu nie widać, bo zama zamaskowany cały czas chodzi, ale gwizdy, krzyki, no, nie słychać jego zwolenników, natomiast Ogłuszający prawie hałas na wiecach przeciwników Trido. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No ale po kampanii w Stanach Zjednoczonych, gdzie relacjonowałem dla radia Wnet wiece wyborcze Trumpa, na których było no, najmarniej od 10 tysięcy, a często 30-40 tysięcy osób, a na wiecach Bidena było 10-20 osób i mamy to, co mamy, czyli wygrał, wygrał. Nieudacznik to też może być różnie. Tym bardziej, że pamiętajcie, że nie bez powodu Dominion, centrala Dominion Voting System wyniosła się ze Stanów Zjednoczonych i przeniosła się do Kanady, gdzie dzieli biura z fundacją Sorosza. Także myślę, że jakieś przekręty tam na pewno też będą. Zobaczymy, tylko czy i skala będzie taka, że on. Przejmie, przejmie y, władzę. No i w Nowym Jorku coraz więcej przeciwników, bo wprowadzają obowiązkowe szczepienia, coraz więcej przeciwników y, tych przymusowych szczepień. Skandowane hasła Wake up, New York, obudź się Nowy Jorku i przykład taki filmik, gdzie y, właściciel firmy wydrukował ulotki, które y, takie ogłoszenia, które nakleił w, w firmie. My nie dyskryminujemy nikogo z powodów y, seksu. Płci, znaczy płci, pochodzenia, rasy, wieku, zaszczepionych czy niezaszczepionych. Wszyscy klienci, którzy chcą nas wesprzeć robiąc u nas zakupy, są mile widzia, widziani. I to jest bardzo sensowne, sensowne rozwiązanie. No, teraz Australia. Słuchajcie, znowuż dla Australii na krótko. Australia chce, wprowadza żądanie wobec kościołów, żeby tylko za żeby kościoły w kolei wymagały certyfikatu szczepień, szczepień dla wchodzących do kościołów. No, tak to się dzieje właśnie, jak nie walczymy o nasze sprawa, to był, prawa. To był komentarz. Słuchajcie, nawet chcą nam regulować. Naszą, naszą wiarę. Czyli to, czy my możemy oddawać sześć Panu Bogu, czy nie. No, lewactwo po prostu do wywalenia, a przypominam, że w Australii ponoć rządzi tak zwana prawica. I a propos tego, co mówiłem o m, nauczyle, że to druga najgłupsza grupa zawodowa po, lekarz, po lekarzach i rozszerzająca. Jakaś rozchichotana idiotka nauczycielka w Kalifornii Orange County umieściła na TikToku filmiki, w których no, rozstrzygotana mówi, że tak że jak w czasach COVID-u, jak nie było szkoły, to zapodziała gdzieś tam flagę flagę państwową, gdzieś tam zniknęła i z klasy, ale że przecież można złożyć przysięgę przy rozpoczęciu szkoły na flagę dumy gejowskiej, która została w szkole i wisi w jej klasie, prawda? No, na szczęście rodzice zaprotestowali, przed szkołą pojawili się rodzice, którzy, no dosłownie setki małych flag amerykańskich powbijali w trawniki i domagają się usunięcia nauczycielki, jakieś tam dochodzenie jest prowadzone. Skandal Masakryczny. No i wybory w Kalifornii. 14, czyli za, w tą niedzielę, mają się rozstrzygnąć. Jeden z gorszych lewackich łobuzów z Partii Demokratycznej, Gavin Newsom, który no, teraz je, jego urząd gubernatorski ma zapłacić praktycznie milion dolarów kary Kościołom, Związkom Wyznaniowym za to, że nakazał całkowite zamknięcie. Świątyń w czasach covid no stoi przed możliwością odwołania i ma dość taką trudną sytuację. Co prawda, ma cały czas jeszcze przewagę, ale właśnie bardzo, bardzo pilnie potrzebuje pomocy z Białego Domu. No, wie, że Biden to mu za wiele chyba nie pomoże. Kamala Harris ma jednak wkroczyć w końcówce na jego trasę wyborczą. Zobaczymy, zobaczymy co, z tego, co z tego będzie. Problem polega na tym, że do, według sondażu CBS, czyli takiego bardzo no, dla, dla demokratów zawsze przychylnego. 48% ankietowanych wypowiada się za usunięciem newsoma, 52 jest za pozostaniem pozostawieniem go na urzędzie. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. W każdym razie specyfika, specyfika w Kalifornii jest tak, że jeżeli Larry Elder oczywiście nie ma większości, ale prowadzi w tej chwili w grupie 46 kandydatów, tych, którzy startują, żeby zastąpić Newsom'a. Przypominam, że z ramienia Partii Republikańskiej jest tam była, były hmm, chyba dziesięcioboista, a teraz hmm, kobieta, a teraz kobieta, hmm, znaczy no, dobra. Nie będę tego wątku Jenner, nie będę tego wątku rozwijał. ale I on oczywiście nie uzyska większości, większości tam, ale specyfika wyborów w Kalifornii jest taka, że gdyby utrzymał tą przebagę, a ma w tej chwili, ponieważ 23% głosów ma w tym paletonie 46 kandydatów poza Newsomem, to jako najlepiej no to najwyżej notowany w przypadku przegrania przez niosoma wyborów zostaje gubernatorem Kalifornii. To byłoby ciekawe, demokraci w lekkiej panice, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ważna będzie frekwencja, ponoć Republikanie znacznie bardziej są no, zdecydowanie są bardziej zmotywowani w tej chwili do głosowania niż demokraci. Miejmy nadzieję, że tak będzie naprawdę. I czyli słuchajcie, zobaczcie co w, w przyszłą niedzielę: wybory, czyli w tą co teraz, będzie wybory w Kalifornii, bardzo istotne. Za W następnym tygodniu Kanada, no, dla nas mniej, mniej ważne, ale dla tych ludzi z Kanady, którzy mnie obserwują, a trochę jednak jest, czyli dla Polaków, którzy mieszkają w, Kanadze, w Kanadzie, i tak naprawdę dla wszystkich Kanadejczyków bardzo istotne. Ale bez większego wpływu na Polskę, bo, bo, bo powiedzmy, to kto wygra wybory w, w Stanach Zjednoczonych prezydenckie jest dla nas bardzo ważne. Kto w Kanadzie to nie, no, zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Więc następne dwa tygodnie, dość istotne, bo one też pokażą pewne trendy, tak naprawdę światowe. I zobaczymy, co będzie. Z tego kibicujemy, kibicujemy przeciwnikom lewactwa, czyli przeciwnikom. Trido i przeciwnikom Newsoma. Najlepiej, żeby Larry Elder, Republikanin, wygrał te wybory, byłoby wtedy rzeczywiście, rzeczywiście dobrze. No ale zobaczymy, co się stanie. Moi drodzy, okej, okay, no dzisiaj zobaczcie, zmieściłem się w 24 minutach. Z dodatkami to będzie 25 bez mała, no, prawie dwa razy mniej niż było wczoraj. Do usłyszenia, do zobaczenia.